Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej beduińskiej kampanii. Tak więc mamy młodego cesarza, który póki co szczęśliwie uniknął buntu, ale może w tym momencie to powiedziałem. Jak widać, jest tutaj trochę frakcji, które mogłyby coś kombinować. A teraz znów się zmniejsza. No nie wiem, zobaczymy, czy nawiedzi nas bunt, czy nie. Na początek poszukajmy naszego wojaka nowego. Który to był? Chyba. O, tu myślałem, że sam się zastąpił, ale niestety nie. Jakieś spiski. Chcieliby ją zamordować, nie wiemy kto. Chciałby nasz tron, raczej nie dostaje naszego tronu. Ja dostaję trochę pieniądzorów z naszej kasy. No i dalej pracujemy nad legendą, którą zaczął nasz ojciec. Ja jestem fanatykiem, więc wyślemy teologów, niestety. Nic nie, to chyba zniknęło. Czyli dobrze. No nie wiem gdzie, ale przekażę, żeby nie było powodu do kolejnych konfliktów. Filippo. Francuz, czy tam Włocho-Francuz z tych naszych tutaj terenów. No właśnie, też musimy dbać o jedność rodu. Nie możemy tu wpłynąć. Tu niestety też się, no niedobrze. Dobra, możemy go przyjąć na dwór. To jest potencjalnie dobry medyk. Właśnie. Kogo mamy za medyka? No, znów te odgłosy za oknem. W sumie jest niezły, ale ten jest lepszy, jak myślałem. O. No, tragedia, co to jest? Dobra, niech pracuje dalej. No właśnie, jakieś pieniądze byśmy do niego dostali. A no nie. No, władca jest fanatykiem, raczej nie będzie tutaj niewiernych wypuszczał. Powiedzmy, że nasz fanatyczny władca się zwróci tutaj o opiekę do Allaha, nie będzie wysyłał medyka. No dobra, trochę się odstresujemy. To jest jakaś przyjaciółka nasza, nie dostanie prezent.
prostu go wyśmiejemy, nie będziemy tutaj robić z tego afery. O właśnie, chyba nastał czas, żeby tutaj skorzystać z tej możliwości. A jeszcze 10 dni. Tak, jest tylko Allah może nas ochronić. Całkiem nie, to jest była żona naszego ojca. Dobra, bo kto nie liczy? Nasza siostra. Myślę, że niech będzie ambitny. Niech rośnie naturalnie nasza historia. Zobaczymy, jak to pójdzie. Powoli do przodu. Ogłośmy zdrajcę. Zobaczmy też zarazy. Na szczęście tutaj, no, to jest dość blisko naszych ziem. Pogratulujmy, że ktoś się nauczył arabskiego. O! Oczywiście, że zainwestujemy w to, żeby była bardziej rozpoznawalna legenda i wspanialsza. Niedługo być może trzeba pomyśleć o zaręczynach naszego władcy. Może też jakieś inwestycje. Tanio nie jest. Sporo gości. Tak, myślę, że spróbujemy go uratować tutaj. Lekko ranni jesteśmy, no ale mamy dobrego medyka, więc jakoś tym wielce nie martwię. Dołączmy, pobawić się razem. I spróbujmy go przekonać tutaj. Pro społeczni. Dobra, spróbujemy, to jest nasza wasalka. Obrońmy ją, żeby jej nie wyśmiewano. Dobra, myślę, że to jest skromne. Raczej posłucha tutaj tego lekarza i powiem, że będzie trochę ciszej zachowywać. No, niewiele się nie wydarzyło niestety. Może i dobrze z drugiej strony.
Okej. No i uzupełnijmy tutaj ludzi, co tu nam poznikali na różnych pozycjach. Daję może komuś innemu tą fuchę. A może być to jakiś taki znikąd typek. O, tego to na pewno nie chcę. No i zobaczmy teraz, być może znajdziemy kogoś odpowiedniego. Nasza kuzynka, dość bliskie pokrewieństwo. A w ten sposób coś tutaj się poprawi. Ta nad Konga. Ta jest strasznie młoda, ale może być na zasadzie na przyszłość, tak dla sojuszu. Potem możemy mieć kilka małżonek, tu nie ma problemu. Emirat Aleksandrii. Dobra, czy to będzie nasze takie polityczne małżeństwo na początek? Może się nie wyrywajmy z tym w końcu. O! I w sumie być może naszą przyjaciółkę też poślubimy. Musimy dwie. To też jest z Miradidów. Tylko to jest typek, więc raczej nie. W sumie... A nie możemy ze sobą? Dziwne. A, bo ktoś tu dostał ofertę, no ale trudno. Wyszło jak wyszło. Wojna. Czarna horda, co robi? Atakuję tutaj. Chyba odmówimy. To jest wojna ofensywna, więc to nie poniesiemy straty, a no nie bardzo chciałbym się wykrwawiać. Ja ciągle troszkę nie wierzę naszym wasalom. Chociaż że widzicie, jak to wygląda z jednością rodu. Może ten sojusz tu pomoże. O, tu by nam ktoś złożył hołdy. Czemu nie? Wolałbym bez religijnej wolności, tylko żebym ja go teraz znalazł z powrotem. To był chyba on. Okej.
obietnicy nie złożył, ale nie złożył, bo złożył temu. To nieładnie, chyba trzeba się teraz zemścić za taką zniewagę. Po prostu ich wdepczemy w ziemię. Nie może tak być, że obrażają nas tutaj niewierni. O, wyleczyliśmy się, jak mówiłem, mamy dobrego lekarza, więc to raczej ryzyka wielkiego nie było, komplikacji. O, mają chwilowo nawet jakieś sukcesy przeciwko nam. O, i tu już jest koniec. Można i tak. To ma już tutaj męża w regionie. Powiedzmy jemu damy. Na razie... O, w sumie Imperium Gany nie będzie. Okej, rozchorowała się. I ty, brat, dostaniesz tę ziemię. Od razu chyba wykorzystują tą sytuację, jak zostali zaatakowani. To jest wojna obronna, czyli musimy przystąpić. Siostra nie ma męża. Może jakiś wojownik. Nie, to już tak bardzo mi na tych cechach nie zależy. O. Musi się nawrócić oczywiście. Nie, bo to jest Gwinea, nie Gana. Myślałem, że są ci. No dobrze, tutaj będziemy musieli już działać pełnią mocy. No, trochę zajmuje zebranie tej całej armii pod bronią. I kto dowodzi? A, nasza przyrodnia siostra. No, tu trzeba było jak najszybciej zdjąć oblężenie stolicy. Żeby to się źle nie skończyło. Zostawmy niewielkie siły w oblężeniu, a cała reszta idzie na rebeliantów pod stolicą. Uuu, będzie rzeź. Będzie rzeź. Pięknie. Mm,
Tam sobie powinni poradzić. Myślę, że będziemy tu kontynuować po prostu zajmowanie terytoriów. W sumie może jakiś romans? Czemu nie? Może tutaj, bo to też jest z dobrej rodziny. A gdzie ona podróżuje? Gdzie ją spotkaliśmy? Nie mam pojęcia. Gdzie jest główny rebeliant? Bo go tu nie widzę. Okej, bo to jest takie, widzę, rozciągnięte państwo jak cholera. O, co ciekawe, teraz dowodzi nasz wasal, który jest jedynym niewiernym u nas. A zobaczymy, jak się prezentujemy. Lat 16. Matija, książę mody. Skromny fanatyk religijny, ambitny. Dotknięty przez Midasa, czyli zna się na pieniążkach. Herkulesowo silny, piękny, geniusz i silny. No, no. Całkiem poza w sumie... Nie, wiedza też jest taka. Dostaje trochę do życzenia. Może byśmy sami poprowadzili wojnę. Młody, ambitny władca, który myślę na walce sobie zdobędzie trochę sławy. Skupmy się na zdobywaniu pieniążków. Dobra. Wygląda to lepiej niż gorzej, tak bym to ujął. Jeszcze jest dwie prowincje i po wojnie. No, bo ta bitwa wystarczy. Następczyni i siostrzyczka czuje się lepiej. Tak jest, piękna wygrana. To mi się podoba. Na pewno zakończymy regencję naszej matki. Myślę, że dostaje nas trochę pieniędzy za wierną służbę. Rwaca jest ambitny i skromny jednocześnie, więc chcę tylko powiedzieć. Powiedzmy, że chcę być tutaj godny tej legendy. Trochę go to zestresowało, ale spróbujmy z tym zawalczyć. Teraz tutaj... Dobra... No i myślę, że nasz fanatyczny władca, pierwszą rzecz, którą zrobi, to wyruszy z pielgrzymką. Oczywiście skupimy się na fanatyzmie. A na razie tu nie możemy, ale niech będzie. Chociaż nie jesteśmy skromni, to nie będziemy przesadzać z tym.
Okej. Jak zawsze postaramy się jak najwięcej zwiedzić na początku. Ja to trochę może za przesadę tak daleko, aż się wybierać. I tak tych punktów będzie tyle, co... Ho, ho. No dobra. Ruszamy. Już troszkę problemów z zarządzaniem. My przekonać, żeby głosił ty naszą legendę. Powiedzmy, że to komuś przekażemy na razie. Próbujemy jak najwięcej osiągnąć naszego tutaj czasu, który mamy na świecie. O, troszkę nas to stresowało. A, sorki, pauza. Dobra, czyli kontynuujemy naszą pielgrzymkę. Studiujemy dawne wierzenia może. Spiski. Na czym byśmy się skupili? Chyba na takiej ogólnej dyplomacji. Czemu nie? Niech dołączą kolejni pielgrzymi. Oj, to niedobrze. Czekajcie. O, medyk to ogarnie. I może być tak. Bądźmy bardziej ostrożni. Sekrety wychodzą na jaw. I to jest dziecko, a naszej siostry. I super, chyba właśnie nasza legenda rozwinęła się na maksa. I teraz zakończmy ją. Zobaczymy, co otrzymamy dzięki temu. Legendarną statuę. Legenda o naszym ojcu. Jako wielkim podróżniku.
Okej. I co? Nie dostaliśmy możliwości budowy. A, możemy. No dobrze, czyli tutaj to jest nasze prawie że rodowe terytorium. Dużo prestiżu. To mi się podoba. Okej. Możemy jakąś podróż legendarną zrobić. I możemy zażądać podporządkowania się. Ciekawe. Zobaczymy, jak wrócimy z wyprawy. A możemy mieć kolejną legendę, czy chcemy? W sumie jestem fanatykiem, więc ta legenda obrońcy świętego miejsca by nas pasowała. Okej. Dobra, niech się promuje. Czemu to nie promuje? Okej. Teraz działa. Wagabundzi serbscy. W sumie nasz władca nigdy nie byłby za konfrontacją, czyli spróbuję z nimi porozmawiać. I super, przekonał ich. Wola Allaha. Władca jest skromny, czyli czuje się trochę, powiedzmy, zawstydzony. Bądźmy bardziej ostrożni. Skupmy się chyba na jej klasycznym rozwoju i rozbudowie. No i pielgrzymka go odstresowuje, co ciekawe. No, skupiamy się na kwestiach wiary. Dobra, nowy marszałek potrzebny. A w sumie może być. Nie będziemy tu ryzykować ani kradzieży, ani kupować jakoś koniecznego miecza. Spokojnie, inną drogą dotrzemy. Coraz bliżej naszego miejsca przeznaczenia. O, tym razem Włoch. Tak, lew jest znakiem od Boga. Nasi wrogowie upadną, albo nie, niech będą wojny skuteczne, czyli wrócimy, jakąś wojnę zaczniemy.
Nasz władca zmężniał podczas wyprawy. Oczywiście, że się zmierzymy. Nie będziemy tutaj się wymigiwać i zasłaniać ludźmi. A, po prostu. Stało się, jak się stało i tyle. Bez przesady. Tańsza budowa i szybsza. I jesteśmy w Mekce. Dostosowujemy się do zasad. Ok, po prostu kontemplujmy. No, widzicie, pielgrzymka na niego dobrze wpłynęła pod względem stresu. I myślę, że tak, nasz fanatyczny władca tutaj złoży maksymalną ofertę, ofiarę. 63 wielbłądy. I oczywiście się ogolimy. Super. A, no tu do wiedzy. O, ma otwartą głowę, co ciekawe. Myślę, że tak ogólnie na wiedzy się możemy skupiać również. O, i staliśmy się Augustem, tak. Też sami z siebie. Bardzo udana ta pielgrzymka. Chyba nie będziemy takiego podejrzanego jedzenia spożywać. Czy przyjaciółka nawet ta gdzieś rządzi, ale jest zaręczona. Bądźcie mili dla dziecka. Niech nam służy po prostu. O nie, zaraza. Ale miejmy nadzieję, że nasz medyk ogarnie sprawę. Rozwalimy tutaj jakiś innowierczy grobowiec. No, nasze zdrowie jest całkiem niezłe, mimo choróbska. Tu a propos rodziny nie możemy nic zrobić. O, to mi się podoba. Nasza armia będzie dużo skuteczniejsza. I kolejna wojna. No odmówmy, ta czarna horda jest strasznie daleko. Wróciliśmy cali i zdrowi z tej gigantycznej podróży. Poczekajmy, aż troszkę dojdziemy do siebie.
sumie kontynuujmy inwestycje. Dobra. A tam te haki nie są nam aż tak potrzebne. Dobra, pokażmy to na dworze. Mamy jeszcze bliższą przyjaźń tutaj. Co? Teraz w sumie nie wiem, co się stało z jej mężem, że zniknął, bo ona była zaręczona. Wykorzystajmy to w sumie. Ona i tak nam niestety nie pomoże w zarządzaniu. Ale niech sobie jest. Stosujmy te do pomocy ludziom. Gdzie ta wielka zaraza? O, znów jakieś tutaj przesunięcia. No, czekam, aż dojdziemy do siebie, jeżeli chodzi o zdrowie, bo trochę podejmować jakieś wielkie akcje w tym stanie to nie byłoby chyba rozsądne. Ciężko powiedzieć. No, mamy tych królestw, nie powiem. Jakichś teologów. Ile długo się to zaraz zatrzyma? Miejmy nadzieję, że z tego w ogóle się wyleczyłem, bo to jakaś taka płucna. To różnie może być. Dobra, wiecie co, póki co zorganizujmy sobie ucztę. Tak. A w którym z naszych pałacy? No, nie będziemy przesadzać tutaj z bogactwem inwestowanym w to. A nie, musimy najpierw wyzdrowieć. A ja wolę kwestie religijne. No, pięknie, pięknie. Naprawdę już zdominowaliśmy tutaj niewiernych. Czy tu nie możemy, bo to jest przywódca tej wiary. Ale większość ludzi przeszła już na nasze wyznanie. Może czas na jakiś wielki wyczyn przeciwko naszym wrogom. Na przykład przejąć do końca te tereny i tu wyrównać nasze granice. Może nie był to jakiś wielki łup terytorialnie, ale myślę, że warto. Oczywiście jest ryzyko, że inni dołączą, ale myślę, że nasz fanatyczny władca się nie będzie tym przejmował. Dostał wizję, że będzie toczył szczęśliwe
i zwycięskie wojny. Więc mimo naszej choroby armie się zbierają. 3 miesiące się będą niestety zbierać. Się bardziej modlić. Czy ona się mi rozwiodła? Tak jest, tego się nie spodziewałem. Dalej jest naszą przyjaciółką, ona się ze mnie rozwiodła. A jak już jesteśmy równouprawnieni, to tu obie strony mogą bez, powiedzmy, zgody głowy kościoła, które zresztą nie ma, starać się o rozwiązanie małżeństwa. Ruszymy osobiście na niewiernych. Może w najlepszym stanie, ale powinniśmy ich tak zmiażdżyć. Wnosi się na generalną bitwę. Mamy taką przewagę, że nie ma opcji. I ruszmy teraz na stolicę cesarstwa. Chyba nie będziemy się tutaj dogadywać, po prostu przekupimy ją trochę, a przy okazji ją zmusimy oczywiście do zmiany wiary, bo to nie może być takie potężne państwo nadgraniczne, które jest rządzone przez niewiernych. Zastanawiam się, jak zdobyła tytuł, musiała sama go utworzyć. No a dobra, wracamy do naszej ekspansji przeciwko katolikom. Elegancka, chociaż zdobycz nie jest jakaś godna cesarza. O, niewiele krajów katolickich dołączyło. Bądźmy po prostu bardziej ostrożni. Zresztą jakby dołączyło więcej, to po prostu byłoby więcej ofiar. Nasza legenda błyskawicznie się rozwija. Kolejne łupy. No i ruszamy znów na południe. Nie chcę, żeby oni tutaj odbili stolicę. I super, no, władca wyzdrowiał. I co ciekawe, doczekaliśmy się córki. Czy też ma nami w ciąże? To jest ciekawa sytuacja, bo ona, mówię, zaraz się rozwiodła. Czy córka w ogóle nasza jest u niej? Ona gdzieś podróżuje w tej chwili. Skomplikowana sytuacja się zrobiła, nie powiem. Kolejna bitwa pod stolicą cesarstwa. Myśmy tych katolików zmasakrowali. Odwiedzimy, kiedy będziemy chcieli. No teraz piszemy wojnę.
jeszcze nie ma zwycięstwa, patrzcie. Trochę się odstresowaliśmy, ale generalnie ten stres nie jest problemem u nas jakoś. Zażądajmy. Okej. I tak oto upokorzyliśmy cesarza. A co do tych terenów, myślę, że nie będę tutaj kombinował. Po prostu je przekażemy. Kto to jest? Nasza kuzynka. Tak, tutaj nasz ojciec dał to swojemu bratu. Tę ziemię. Z takim zamiarem, żeby to wszystko przekazać. Ale on nie dożył, więc dostanie kuzynka. I jak ona już się tym zajmie, to już jest jej sprawa. My tutaj sobie ładnie wyrównaliśmy granicę. Trochę pieniądzorów. Tam jakiś król nawet z tego, co widziałem. Na tego łupu się pozbędę. Tych nowych rzeczy, ale to naprawię. Szkoda mi zawsze przedmiotów, żeby się niszczyły. To już wolę oddać gdzieś rodzinie. Właśnie, jakie księgi mamy? To, w sumie ta o podatkach. Dobra, nie ma książek czysto ekonomicznych. Ale okej. Myślę, że będziemy się dyplomatycznie załatwić. O, staje się przyjaciółmi. Ale teraz dostosujemy się do prośby. Czy tu jest jakiś turniej, ale nie zdążymy. Czyli... z tej pozycji. Stać, no nie mają haka. Zapłacimy jej. Co tam? Korona będzie szczodra. Dobry medyk, ale... Norwadca jest fanatykiem. Możemy to zbadać, ale nie, mówię, Norwadca jest fanatyk, po prostu każe aresztować medyka. To nie jest dobre. Tak. Wprowadźmy podział płodozmiany i tak dalej. Wiedza wojskowa jest nasza najbardziej tutaj na plus. Zaproponujmy, że zagramy kiedyś w przyszłości. No i poszukajmy nowego medyka. No niestety, uważam, że to jest typ władcy, który no, ma takie, a nie inne poglądy. Nie będzie tolerował bezczeszczenia ciał.
kiepscy, to nie ma sensu nawet. Czy medykowi darujemy, żeby został katem? W sumie czemu nie? Będzie miał okazję odsłużyć swoje zbrodnie, nazwijmy to. Albo dobra, weźmy kogokolwiek. No, ma lat 7 dopiero, ale mamy jeszcze czas, że mamy już w sumie córkę, tylko dziwna troszkę sytuacja. Nie możemy jej edukować, bo jest z matką. I tak, wybierzmy się na ucztę do Rzymu aż. Może coś tu jeszcze byśmy odwiedzili, będąc w Rzymie. Byśmy tą podróż zrobić wzdłuż francuskiego wybrzeża. Rivierę sobie zwiedzimy. No, w sumie uciekliśmy przed zarazą jakąś, już to nie u nas. Wprowadźmy to, co tu widzimy w domu. To mnie zaskoczyło. Miała swojego nowego męża? Nie. To jest ciekawe. Ona też jest księżniczką Marrakeszu, czyli tutaj dość blisko stolicy. My sobie płyniemy do Rzymu. Zbadajmy to. Nie, podnieśmy troszkę relacje od razu. Nie mogę? A, mogę. Ach, rycerze. Ale się sami na szczęście pozastępowali. No teraz ta rozbudowa to idzie. A jak nasza legenda? Też nieźle. Nauczmy się czegoś o Rzymie jako wspaniałym mieście. Dobra, moi drodzy. Na tym skończymy. W następnym odcinku zaczniemy od uczty. No i zobaczymy, co dalej. Co czeka naszego cesarza, czy też sułtana. Co by nie mówić, stworzyliśmy już imperium. Teraz zobaczmy tylko, jak się to prezentuje, jeżeli chodzi o religię względem innych religii. Tylko tu wszystkie święte miejsca.
No, jesteśmy trzecią największą religią na świecie i myślę, że niedługo przegonimy aszaryzm. Z katolikami troszkę gorzej, ale jeszcze ze dwie wojny i kto wie, kto wie. Tu nasz brat się trochę obija. Czemu tu jest? A, bo tu jest ten... Włoch ma tę ziemię. Trzeba by to było pokombinować. Włoszka, czy Włoszka. No. Nasza krewniaczka, tylko że ma po prostu te tereny. Się tu ledwo trzymają. No, a dalej w rodzinie, czyli tutaj nasz krewniak inny przejmie władzę. Nie będziemy w to ingerować, szczerze mówiąc. No dobra. A jeszcze tu to zmienię, żebym nie zapomniał. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.